Nazywam się Patrycja Jarosz, jestem pracownicą schroniska na Paluchu, a teraz znajdujemy się w kocim azylu, w tak zwanym azylu A1, czyli w tej części, gdzie przebywają koty zdrowe. Niestety większość kotów przebywa w azylu drugim, to jest tak zwany koci szpital i tam są koty chore. Tutaj w tym pierwszym pokoju, w pojedynczych klatkach mieszkają kociaki. Tutaj dalej mieszkają koty dorosłe. Mieszka ich po kilka w pokoju. To jest uzależnione od tego, jak one się ze sobą dogadują, czy nie ma jakichś konfliktów. No i koty są tutaj przez większość czasu same. W weekendy jest inaczej. W weekendy są wolontariuszki, w weekendy jest bardzo wielu odwiedzających, jest tutaj tłum. Natomiast zasadniczo no, nie jest to zbyt wesołe życie. To może koty po prostu bardzo źle z naszą schronisko. Psy także, ale koty niektóre naprawdę bardzo źle. Adopcje są przez cały tydzień. My jesteśmy otwarci 7 dni w tygodniu, od 12 do 16 dla odwiedzających. Natomiast większość osób przychodzi w weekendy. Wtedy też są wolontariuszki i one potrafią bardzo dobrze doradzić, dobrać psa do danej osoby. I wtedy tych adopcji jest najwięcej. W tygodniu też się zdarzają. W tej chwili jest około 80 kotów w schronisku. Natomiast ta liczba się bardzo zmienia. Jeśli chodzi o psy, to ta liczba jest właściwie stała przez cały rok. Natomiast w wypadku kotów obserwujemy tak zwaną sezonowość. To znaczy od wiosny do zimy tych kotów trafia tutaj zdecydowanie więcej. To jest po prostu związane z tym, że one się w tym czasie po prostu rozmnażają. Trafiają tutaj koty najczęściej przywożone przez Straż Miejską. W Warszawie działa Ekopatrol, to jest taka specjalna jednostka Straży Miejskiej, która się zajmuje odłowem zwierząt na terenie miasta. Ludzie naprawdę mają wielką fantazję, jeśli chodzi o wymyślanie powodów, zwrotów. Zdarzały się takie przypadki, że pani oddała kota, bo chodził po meblach, czyli właściwie ukarała go za to, że był kotem po prostu. Albo dlatego ostatnio usłyszałam taką historię, że adopcji pani przyjechała oddać kota po kilku dniach, bo miauczał w nocy. Dzień dobry, dzieciaki! Tak? Dobrze. O, cześć! Jak się dzisiaj czujesz? Ojojoj! To jesteś alergiczny, co zawsze stoi. Tak? Dobry kot. Dobry. Koty przywozi do nas Ekopatrol, a koty są wtedy badane. Musimy określić mniej więcej ich wiek, jaka to jest płeć, bo ważne jest dla właściciela, który był nierozsądny i kota albo wypuścił, albo kot mu się jakoś inaczej zgubił, żeby mógł z tego swojego kota odszukać. Jak widzicie, niektóre to są bardzo wielkie pieszczochy, tak? Przyjmowane koty są oglądane, badane. Jeżeli są zdrowe, to są szczepione przeciwko podstawowym chorobom zakaźnym. Są również chipowane, jeżeli nie miały tego chipa wcześniej, tego znakowania elektronicznego. I wtedy trafiają na kwarantannę. Kwarantanna trwa 15 dni, bo taki jest wymóg ustawowy. Tutaj chodzi o zwalczanie wścieklizny. To jest również ten czas, kiedy właściciel może odszukać tego zwierzaka, przyjechać do nas i go potem odebrać, jeżeli jest to jego zwierzę.
klatce, jakie to by nie były klatki i jakbyśmy się nie starali, schronisko jest takim miejscem, gdzie koty są bardzo zestresowane. Jest to nowe miejsce, jest dużo innych kotów, no w domu było inaczej. I najczęściej jest to koci katar, również trafiają się zakaźne inne choroby, jak pandałkopenia niestety, która jest wysoce zaraźliwa i śmiertelna, głównie u kociom. W celu ograniczenia tego, żeby się nie rozprzestrzeniały choroby zakaźne, zmieniamy rękawiczki przy każdym kocie. Ktoś się znęcał nad zwierzęciem, zwierzę zostaje mu odebrane i trafia tutaj do nas, albo na przykład właściciel, z tak zwaną procedurą trafiają zwierzęta, czyli właściciel na przykład poszedł do szpitala, nie miał rodziny, nie miał się kto kotem zająć, w związku z czym trafiają również tutaj. Dzień dobry. Tu są koty leczone na koci katar. Troszkę większe, troszkę mniejsze, jak Państwo widzą. Niestety ten koci katar to jest bardzo paskudna rzecz. Tutaj mamy też tak zwaną salę niezakaźną, czyli sala, gdzie są leczone zwierzaki, które nie miały chorób zakaźnych żadnych. Natomiast na przykład są to wypadkowe, mają niewydolność nerek, no różne rzeczy się zdarzają, tak? Dlaczego wydajemy do domów do adopcji koty, które są wysterylizowane i kastrowane? Dlatego, że tak naprawdę zabieg ten jest najlepszą formą zwalczania bezdomności u zwierząt. Kotka czy kocur, który nie jest poddany temu zabiegowi, jak sobie gdzieś pobiegnie, to wtedy oczywiście rozmnaża się. Jak się rozmnaża, to te kocięta trafiają do nas. To jest żywe stworzenie, które ma uczucia i nie wolno tym szafować. Bardzo byśmy chcieli, żebyśmy już nie byli potrzebni, żeby można było zamknąć w ogóle ten przybytek, żeby wszystkie zwierzęta znalazły swoje domy, żeby nie było rozmnażane bez sensu i żeby w Polsce się stało tak, że posiadanie zwierzęcia, życie ze zwierzęciem byłoby przywilejem. W tym roku, na początku lata, przyszła matka z 4 kotkami. Tutaj był taki kąt gabarytów, bo było przed remontem, więc było dużo różnych rzeczy niepotrzebnych ludziom, a dla kotów wspaniałe miejsce, bo mogły się chować. Zorientowałam się, że nikt w tej chwili w dzielnicy nie dokarmia kotów. Zadzwoniłam do dzielnicy, zapytałam, czy jest jakiś opiekun w tej okolicy. Okazało się, że nie ma. W związku z tym zgłosiłam się. Jestem oficjalnie opiekunem zwierzę kocim, wolontariuszką. Zajęłam się tymi kotkami, ponieważ były malutkie, były bardzo wygłodzone, matka była chuda, przeraźliwie wypłoszona i uznałam, że po prostu należy im się jakieś wsparcie, bo nie dadzą sobie rady w mieście. I po prostu zostałam wolontariuszką. W ten sposób mam część jedzenia za darmo. Część kupuję sama, część też przynosi nam pani, bardzo pomocna. Jeszcze całą łyżeczkę.
No niestety jest to kot, którego najprawdopodobniej nikt nie będzie chciał od nas adoptować, także liczymy się z tym, że być może kocia będzie u nas mieszkała dożywotnio, bo ludzie chcą koty młode, śliczne, piękne, zdrowe. No a ona ma paręnaście lat i jest po tej operacji nowotworowej, a no, każdy jak słyszy słowo nowotwór, to się po prostu boi. Kot, który trafia do nas z chorobami układu oddechowego. Bardzo dużo kotów żyjących gdzieś tam na wolności, na ulicy. Niestety ma kłopoty z układem oddechowym. Tak naprawdę jak zrobi się zdjęcia rentgenowskie, to przynajmniej 3/4 zwierząt, które do nas trafiają, mają jakieś zmiany w płucach. Jeżeli ktoś chciałby pomóc w naszych działaniach, no to jest kilka sposobów, w jakie można nam pomóc. Zawsze najłatwiej, najprościej, ale również bardzo sensownie jest pomoc po prostu finansową, bo jeżeli mamy środki finansowe, to sami decydujemy, na co w danej chwili musimy je najpilniej przeznaczyć. No wiemy, czy teraz nam akurat brakuje karmy, żwiru, czy zapłacenia faktury u lekarza weterynarii. Poza tym trzeba pamiętać o tym, że my kupujemy na przykład jedzenie czy żwirę w opakowaniach hurtowych, zbiorczych, więc wychodzi taniej niż jeżeli ktoś kupuje go w małych objętościach. Ale jeżeli ktoś woli na przykład pomagać poprzez darowizny jednak rzeczowe, to zawsze każdy żwirek i również każda karma, bardzo chętnie przyjmujemy też wszelkiego rodzaju zabawki, zwłaszcza te takie trochę bardziej zaawansowane w stylu jakieś pudełeczka, w których są piłeczki, czyli takie rzeczy, które wymagają od kotów trochę podłubania, trochę pomyślenia. Bardzo chętnie przyjmiemy drapaki. No może nie w stanie totalnie zdemolowanym, bo drapaki w stanie totalnie zdemolowanym to mamy. Czemu pomagam kotom? No, mam takie poczucie, że no nie chcę przejść przez życie w takiej wersji, że żyłam i nic totalnie po mnie nie zostało, nikomu nie pomogłam. No same koty są fajne, bo same koty są absolutnie nieprzewidywalne, w związku z tym człowiek za każdym razem jest zaskoczony. Ja już paręnaście lat się zajmuję pomocą zwierzakom, a w zasadzie w każdym tygodniu pojawia się coś, co mnie zaskakuje. A to zupełnie jak ludzie powinna. Hopla. No pychotka. Na czas, kiedy są wolontariusze w środku, jest otwierane, no potem jest zamykane, bo jednak ta temperatura jest taka w tym momencie bardzo zmienna. One wszystkie mają tak niecałe 2 lata. Tamta cała góra. Jak tam wejdę, to oczywiście się odsunie od okna, więc nie będę miała pojęcia, który to jest. Jeszcze mi się go nigdy nie udało namierzyć, który to... Może kilka z tych czarnych tak robi. Chyba nie, bo on to zawsze robi dokładnie tej samej pozycji właśnie. On to zawsze dokładnie tak samo wygląda. Przychodzę bardzo często właśnie na... Siedzi w jednej pozycji właśnie takiej głupiej i gryzie siatkę. Jesteśmy w moim mieszkaniu, które w pewnym momencie stało się domem tymczasowym. Zaczęło się wszystko od tego, że pierwszego kota przygarnęłam. On po pewnym czasie zaczął sprawiać wrażenie takiego osowiałego i depresyjnego. Znaleźliśmy Teodora. Teodor trafił do mnie z fundacji, a miesiąc później pojawił się pierwszy tymczas. U mnie jest stosunkowo mała rotacja, ale w sumie głównie też dlatego, że w pewnym momencie ja stwierdziłam, że nie bierzemy takich pięknych, adopcyjnych, ślicznych kotków, tylko bierzemy takie na uswojenie tak troszkę ambitniej do tematu. Tygrys pojawił się u mnie na początku 2011 roku. Pierwszy tymczas pojawił się u mnie w maju w 2012 roku. Więc już tak naprawdę 5 lat ponad. 5,5. To już tak się troszkę nazbierało. Tygrysa wzięłam jako moją przytulaneczkę na kolanka. Teodora wzięłam, żeby tygrys miał towarzystwo.
A Agata się u mnie pojawiła w bardzo nietypowej sytuacji, bo ja wychodziłam z pracy. Jest taki kot, czy ja bym nie przyjęła, bo jutro powinna wracać w miejsce bytowania. Ja najpierw się zgodziłam, a potem się pytam, a co to za kot? Ona mi mówi, a nie wiem, jakiś bez oka. Mam i z nią tak jest, że ona musi się wyprzytulać. Agusia! Się. I właśnie, bo one zaraz przybiegną. Wszystkie. One tu zaraz przybiegną. Ej, łobuzie. Nie, idź sobie. Właśnie, te... Chodź. No masz. Masz. Jest takie powiedzenie, że pierwszego kota bierze się dla siebie, drugiego dla tego pierwszego, a trzeciego dla niego samego. Dzień dobry, ale muszę tutaj dolać, bo wypija i wyrzuca. Aha. Wszystko. Ojej. Tam go pogoniłam, powiedziałam, że zaraz przyjadą, bo on stał uparcie tam, żeby z tych drugich miejsc powypijać. Gołębie nie zjadam przy samym oknie. Tak, puści pustkuję. Dobrze, że chociaż te się mogą tu zranić. Spisywano mnie, policja mnie spisywała. Był to problem. Pod jakim pretekstem panią spisywano? Że stawiam jedzenie pod krzakami. To nie wolno? Spisywa... Tak, powiedzieli, że nie wolno. A teraz, kiedy na przykład wchodzę tam, bo w lecie też z reguły tam, żeby te ptaki nie wyjadały, to muszę po tych krzakach latać. Więc przystaje straż, co ja tam robię. A ja oczywiście, no z karmą, no widać, że to jest karma, że to jest pojemnik z karmą. Ja mówię, a nie widać. No jak panowie myślą, co ja mogę tu robić w tych krzakach? No i też takie są głupie pytania. Ale ci już teraz mniej, jak gdyby mniej. Policja, ja myślałam, że policja to będzie pomagała tym ludziom, którzy, że tak powiem, no pomagają tym zwierzakom. A wręcz jest to odwrotność. Z policją miałam bardzo przykre doświadczenie. A gdzie tu jest jeszcze miejsce? Idziemy tam? Tak. Hello! Jak tu pozwolę pogadać? Zobaczcie, co jest. Piątek to już jest tutaj. Aż ja się boję. Jak małe trzeba wyłapywać, większe trzeba zakładać, wie pani, no te klatki trzeba ich sterylizować, kastrować.
A przy budowach, chociaż tutaj przy sezamie nie ma. Ponieważ ja do pracy biegam przy sezamie codziennie, także i tam nie widzę. A jak gdzieś tam ktoś zobaczy, to teraz dzwonią do mnie albo idą do mojego mieszkania, pukają, że jest kotek, ale nikt nie da jeść, nikt nie zostawi. Tylko mnie powiadamiają. I tak ja jestem właśnie tak zwane pogotowie. Muszę pani powiedzieć, że do mnie przyjeżdżał lekarz przy pobieraniu krwi na morfologię, bo ona mi coś zaczęła chudnąć. Więc ja mówię, Boże, co się dzieje, więc poprosiłam taką znajomą lekarkę i ona przyjechała i ona przy tym odeszła. Boję się, ale on też się męczy z takimi zębami. O, to też jest do diabła menele pijaków, tylko to też w dzień. Teraz jest ich mniej. O, i tu jest tak. Okropnie jest. Tu mu zrobiłam taki domek, tam w środku ma jakieś polary ciepłe, ale nie wiem, czy jeden tutaj to ma. Super, jeszcze jest, trochę dosypię. I tam jest o tak, o. I tam się rodziły koty. To bo nie wiem, czy on w tym domku, czy on tutaj gdzieś. Tam się wiem, że się rodziły swojego czasu. O tam w tej noży. Nawet właśnie miałam u siebie dwa koty stąd. Bo on już nie chciał. I tam jest tam. I tam widać tam takie koty. Ale tutaj oni sypiają, były takie mrozy, ja mówiłam, człowieku, przecież ty zamarzniesz. On tu spał, od tą się przykrywał, tą folią. A nie zamarznę. Ja mówię, i pani idzie do schroniska, przecież są tam takie noclegownie. Nie, ja mówię, dobrze. O, teraz może pani tam iść. I to jest pod tym samochodem. Stoi czy część już powywalany. No widać. No jak pani sama widzi, tam ciągle oni piją, nocują. Koty się boją. Dom w ogóle do generalnego remontu. Zresztą tak jak widać z zewnątrz jeszcze wygląda jak wygląda. W środku generalny remont. Tutaj był kiedyś podobno przepiękny ogród. W momencie kiedy się wprowadzaliśmy, tu było wszystko zarośnięte akacjami i takimi krzaczorami jak na zewnątrz. Ja mówię, to jest coś niesamowitego. Nigdy nie spodziewałam się, że
że tak wszystko się uda, że tyle dobrych ludzi pojawi się w naszym otoczeniu, takich ludzi, którzy będą chcieli pomóc no, kotom pośrednio i nam w zorganizowaniu fajnego życia tym zwierzakom. No pobudka w zależności od tego, kiedy psy mnie obudzą, między 6 a 7. Wpierw wychodzę z psami tutaj na teren, potem do domu. I tak, przede wszystkim jedzenie, jeżeli są jakieś młode koty albo chore koty, które muszą, znaczy chore koty, bardziej chore koty, obecnie w stanie cięższym, które trzeba albo nakarmić, albo specjalnie nimi się zająć, żeby zjadły na 100%, więc dostają one jedzenie. No, w zależności od okoliczności trwa to od kilku minut do godziny czy półtorej, więc bardzo różnie. No oczywiście później jest tak, uzupełnienie suchego, normalnie w miskach wszystkich, wymiana wody. Potem jest przerwa na kawę najczęściej moją. Potem sprzątnięcie oczywiście kuwet i ogarnięcie domu, czyli jakieś tam zamiecenie tego wszystkiego, co po nocy jest, a wierzcie mi, że wygląda to ciekawie, bardzo, bardzo. No, tu bardzo dużo kotów umiera, znaczy bardzo dużo. No, umierają koty, umierają generalnie i koty białaczkowe i nie tylko. No, poza tym pojawiają się nowe. No, udaje się, oczywiście, są też adopcje. Nawet ostatnio, kilka dni temu, jedna z koteczek pojechała do swojego nowego domu. W tej chwili jest ponad 50, około 55 kotów. Mówię około, ponieważ dla mnie to nie jest ważne, ile ich jest, więc ja nie mam zakodowanej w głowie liczby na dzień dzisiejszy. Koty są fundacyjne, no i oprócz kotów fundacyjnych są jeszcze nasi rezydenci, czyli nasze z mężem, nasza piątka i koty mojej mamy, która tu razem z nami zamieszkała, albo my z nią. Także jest 8 kocich rezydentów. A czy ktoś Ci pomaga zajmowaniem się tymi kotami? Jak to wygląda? W zasadzie nie. W zasadzie nie, w zasadzie zajmuję się nimi sama. Mam 3 przyjaciółki, rzeczywiście, pozafundacyjne, które co pewien czas przyjeżdżają z Warszawy i rzeczywiście pomagają mi sprzątnąć porządniej dom. Właśnie tak zwierzęco. Ale nie, nie, generalnie zajmuję się sama. Szeleścinka, mała. Szeleścinka z 7 rodzeństwa, chociaż nie jesteśmy pewni, czy to nie były 2 mioty. Przybyła do nas pewnej nocy w worku i znalazłam ich zawieszonych w worku na płocie. Było to w zeszłym roku w listopadzie. Mój czas własny to są właśnie te przerwy na kubek kawy. O tej porze roku już jest fajnie, bo właśnie mogę sobie usiąść na bujaweczce tutaj i posiedzieć sobie na świeżym powietrzu, kiedy ptaki śpiewają i jest pięknie i cudownie. Są takie momenty, kiedy koty chorują bardziej, albo te, które już są chore, są w stanie akurat gorszym. I wtedy rzeczywiście jest tak, że ja, no tak jak wszyscy tacy opiekunowie kotów, śpię na przykład na siedząco w ubraniu koło kota i patrzę, czy i słucham, czy on w ogóle oddycha, czy jeszcze żyje, czy nie trzeba go ogrzać, albo nakarmić, albo jakoś jeszcze medycznie mu pomóc. To był kolega. Kochają wyczesywanie. No chodź tu, chodź. Chodź tu, chodź. Każdy kot może zmienić dom, nawet te bardzo, bardzo chore. Najtrudniejsza sytuacja jest z kotami białaczkowymi.
tymi felw dodatnimi, bo rzeczywiście u kotów białaczkowych każdy stres może uaktywnić wirusa i po prostu zabić kota. Ale ludzie, widząc, w jakich warunkach tutaj mieszkają koty, stwierdzają, ach, im jest tak dobrze, że w ogóle nie ma sensu im zmieniać domu. Bo przecież tutaj mają królestwo i w ogóle jest im cudownie. Nikt nie patrzy na to, że w momencie, kiedy te 50 czy 60 kotów siedzi jeden na drugim, no to nie jest im dobrze. Dobra, tu mamy pokój kotów białaczkowych. Przez okno mogą wychodzić do swojej woliery. Tutaj non-stop jest posłane łóżko, tak żeby mogły sobie w pościeli leżeć, nawet jeżeli nikogo nie ma. Tu sypiamy na zmianę, tak żeby też z nimi ktoś maksymalnie dużo czasu spędzał. Ciekawym rozwiązaniem jest dziura w suficie przez strop na górę, dzięki czemu mogą sobie wchodzić właśnie do pokoju nad nami, gdzie no, ta przestrzeń życiowa jednak jest dużo, dużo dzięki temu większa. Furtka, zabezpieczenie, żeby psy nie wchodziły, i tak arbus sobie daje radę. Zapraszam, chodź. Tak, i tu mamy piętro, które było w momencie, kiedy tu przyjechaliśmy po raz pierwszy, po prostu strychem, sianem i dachem nad nami. I to jest piętro tylko kocie. Są koty, które w ogóle stąd nie schodzą i sobie tutaj tylko przebywają. Łoże dla księżniczki na ziarnku grochu z dwoma materacami. No, mają po prostu właśnie namiastkę domu plus też okno, gdzie sobie mogą wyglądać, siedzieć. Najgorzej w zimie, bo trzeba bardzo grzać. Wracamy na dół. Cześć, Szumiśku. Cześć, Szumiśku. Tutaj też są siatki. Baliśmy się, że niewidome koty mogą to spadać, ale radzą sobie, nic im nie przeszkadza. Myślałam, że były naklejki na ścianach, ale przecież nie. Wypuszczamy naszą gromadę kochaną. No cześć! Cześć, kochany cybuci nasze. Tak, no wreszcie poznacie.